Witam Was serdecznie, z tej strony Bartek Bohdan z PPCG Stock. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie chwilę o trzech rodzajach wolumenów. Jeżeli inwestujecie za pomocą metody VSA lub chcecie się nauczyć prawidłowego stosowania tej metody, to przede wszystkim musicie się nauczyć korelacji pomiędzy ruchem ceny a ruchem wolumenu. Innymi słowy, musicie znać takie pojęcia i umieć je wykorzystać na wykresie, jak byczy wolumen, niedźwiedzi wolumen i korekcyjny wolumen. Byczy wolumen jest wtedy, kiedy widzicie wzrost ceny i jednocześnie wzrost wolumenu. To oznacza, że w miarę jak akcje są coraz droższe, to pojawia się na rynku coraz więcej chętnych, żeby je kupować po coraz wyższych cenach. I to jest bardzo zdrowa sytuacja. Niedźwiedzi wolumen z kolei pojawia się wtedy, gdy cena mocno spada i jednocześnie mocno w czasie tego spadku rośnie wolumen. To jest odwrócenie sytuacji, z którą mamy do czynienia przy byczym wolumenie, czyli w miarę spadku ceny rośnie nam podaż, czyli mamy coraz więcej chętnych do tego, żeby akcje sprzedawać. Z kolei korekcyjny wolumen, jeżeli mamy na myśli trend wzrostowy, to jest wolumen, który maleje wraz ze spadkiem ceny. Jeżeli po impulsie wzrostowym, który jest skorelowany z byczym wolumenem, zobaczycie spadek ceny, dodatkowo o niewielkiej dynamice i w czasie tego spadku ceny zauważycie, że wolumen maleje w danym interwale czasowym, to patrzycie na korektę. I w takiej sytuacji w pewnym momencie możecie się spodziewać całkowitego wyczerpania podaży, sygnału przejęcia inicjatywy przez popyt, czyli wysokich obrotów na pierwszej wzrostowej świecy i kontynuacji trendu wzrostowego. Z kolei jeżeli patrzycie na trend spadkowy, czyli na niedźwiedzi wolumen, czyli spadek ceny, wzrost wolumenu, to jeżeli zobaczycie korektę wzrostową, czyli odbicie po silnym spadku, ale w czasie tej korekty zacznie Wam maleć wolumen, no to możecie domniemać, że patrzycie na korektę w spadku i prawdopodobnie ceny wykonają jeszcze jedną zniżkę, rozwijając impuls spadkowy. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie PGE, na którym możemy zidentyfikować jednocześnie wszystkie trzy rodzaje wolumenu. Jeżeli rozpatrujemy sobie ruch od dołka w 2020 roku, czyli w marcu 2020, to zobaczcie, to jest wykres tygodniowy. Pierwsza faza wzrostu po tym sygnale kupna z gigantyczną przewagą popytu to jest wysoki i rosnący wolumen, czyli ten pierwszy ruch wzrostowy. Od tej świeczki z końcówki kwietnia 2020 widzicie niewielki spadek ceny i skorelowany tym sporo niższy wolumen niż na poprzedzającej zwyżce. Czyli mamy do czynienia z wolumenem korekcyjnym. Tutaj mamy wolumen byczy, tu mamy wolumen korekcyjny. Od tego momentu mamy bardzo silną zwyżkę. Zobaczcie, jak mocno przesunęła się cena. Z 3,77 zł około, no prawie do 8,50. Mamy bardzo silną zwyżkę ceny i jednocześnie bardzo silny wzrost wolumenu, czyli ponownie mamy wolumen byczy. Cały ten układ jest impulsem wzrostowym. Gdybyśmy sobie chcieli rozpisać falę, to tu moglibyśmy oznaczyć falę pierwszą, drugą, czyli korekta, fala druga, fala trzecia z rekordowymi wolumenami i tutaj zaczynamy falę czwartą. Zobaczcie, że ponownie po tym najwyższym wolumenie, który jest skorelowany jeszcze ze wzrostową świecą z dłuższym dolnym cieniem, mamy pierwszą spadkową świecę na sporo niższym wolumenie. Spadek zniósł całkiem sporo poprzedzającej zwyżki, natomiast pomimo zasięgu to nadal jest wolumen korekcyjny. Dlaczego? Ponieważ jest sporo niższy i jednocześnie delikatnie spada w stosunku do poprzedzających wolumenów w czasie zwyżki, a dodatkowo na szczycie nie widzimy sygnału sprzedaży, przynajmniej w tym interwale czasowym, czyli w interwale tygodniowym. Nie mamy tutaj spadkowej świecy z przewagą podaży, tylko mamy wzrostową świecę z najwyższym wolumenem i w pewnym momencie popyt nam się po prostu kończy. Natomiast podaż nie zdobywa przewagi, mamy spadek ceny na lekko malejącym wolumenie. W tym miejscu test wolumenowy, w tym miejscu mamy ponownie po korekcie i po teście wolumenowym sygnał przewagi popytu. I kolejny silny swing wzrostowy. Ponownie, jeżeli przyjmiemy ten punkt
i ten sygnał kupna jako punkt startowy, ponownie na rosnącym wolumenie, czyli znów patrzymy na impuls wzrostowy. Czyli analizując PGE na wykresie tygodniowym od dołka covidowego w 2020 roku, możemy z całą pewnością stwierdzić, że patrzymy na impuls wzrostowy. Osobną kwestią jest to, czy ten impuls wzrostowy to już jest impuls Hossy, czy na przykład impulsowa część korekty, ponieważ fala C korekty bardzo często i zwykle jest impulsem. W tym momencie bez analizowania całej struktury na rynku, w jaki porusza się PGE, nie możemy tego stwierdzić. Natomiast na pewno dużo więcej będziemy wiedzieli, jeżeli w czasie korekty, bo prędzej czy później taka korekta się pojawi, jeżeli w czasie korekty zobaczymy malejący wolumen i małą dynamikę tego spadku. Jeżeli tak będzie, no to wiemy, że zaczęła się już hossa i w górę patrzymy na impuls wzrostowy hossy, a w dół patrzymy na korektę tego impulsu. Natomiast jeżeli będzie taka sytuacja, że dostaniemy gdzieś tutaj w okolicy szczytu, który jeszcze nie wiem na jakim poziomie się pojawi, dostalibyśmy sygnał sprzedaży, silną przewagę podaży i spadek o dużej dynamice, który skoreluje nam się z rosnącym wolumenem, czyli z wolumenem niedźwiedzim, to będziemy mogli domniemać, że mamy dokończenie Bessy na PGE w postaci fali piątej, której zasięgu w tym momencie jeszcze też nie mogę w żaden sposób prognozować i dopiero potem zobaczymy start impulsu Hossy. Natomiast no, to jest kwestia przyszłości i w tym momencie nie powinniśmy sobie robić prognoz w oparciu o rzeczy, które na wykresie jeszcze nie istnieją. Natomiast mam nadzieję, że to, co Wam pokazałem, pozwoli Wam dostrzec różnicę pomiędzy wolumenem byczym, który jest cechą charakterystyczną impulsu wzrostowego, pomiędzy wolumenem niedźwiedziem, który jest z kolei cechą charakterystyczną impulsu spadkowego, a pomiędzy wolumenem korekcyjnym, który charakteryzuje się przerwą albo w trendzie spadkowym, albo w trendzie wzrostowym. Jeżeli nauczycie się dobrze odczytywać taki rozkład wolumenu na danym walorze, który sobie analizujecie, no to będziecie mieli dużo lepszą pozycję wyjściową w stosunku do inwestorów, którzy tym wolumenem nie potrafią się posługiwać. Natomiast nie ukrywam, że jest to trudna rzecz, ponieważ nie zawsze ta interpretacja jest taka czytelna i taka łatwa. Jest to ciężki temat, ale wierzę w to, że jeżeli będziecie analizowali wolumen dostatecznie wnikliwie i będziecie mieli za sobą dużo takich przykładów, które przerobicie, no to z czasem będzie Wam dużo łatwiej i będziecie się swobodnie poruszali w metodzie VSA. To tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o te trzy rodzaje wolumenów. Jeżeli macie jakieś pytanie o analizę VSA, to zostawcie komentarz pod filmem albo napiszcie do mnie maila, chętnie odpowiem na Wasze pytania zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za Waszą uwagę. Jeżeli film Wam się spodobał, to zachęcam Was do subskrypcji kanału, do zostawienia łapki w górę i oczywiście do zapisania się do PPCG Stock. Jedziemy po sukces. Cześć!